A co ze zleceniem na Hołdakowskiego? Teraz, w tej chwili, nikt przy zdrowych zmysłach nie uwierzy w kolejnego pecha. No trudno. Ale być może niedługo będę mógł zająć się tym osobiście. Rozumie pan chyba, że to nie jest takie proste. Chyba już pan wie, że nie jestem z tych, którzy łatwo się poddają.